w Sorocku na dorocznej konferencji poświęconej energetyce wiatrowej. Rozmawiamy i o tej energetyce lądowej, ale też i o tej morskiej państwa. I moim gościem jest dzisiaj pani Agata Staniewska-Bolesta, dyrektor zarządzająca Ørsted Offshore Polska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. To takie dobre ćwiczenie jest na rozćwiczenie aparatu mowy, ale my nie będziemy dzisiaj o aparacie mowy rozmawiać, tylko o tym, jak wygląda budowa tego offshore'u. Za nami druga faza. Drugą fazę na razie zostawmy, porozmawiajmy o tym, jak wygląda stan zaawansowania na projektach pierwszej fazy. My w ramach pierwszej fazy realizujemy dwa projekty o łącznej mocy 2,5 GW, czyli to jest prawie połowa całej pierwszej fazy. I z projektem Baltica 2 idziemy do przodu bardzo wartko. W kwietniu podpisaliśmy kontrakt na turbiny wiatrowe dla tego projektu z Siemensem. Podpisujemy w tej chwili kolejne kontrakty. I to przybliża nas dużymi krokami do fazy konstrukcyjnej, którą planujemy rozpocząć w przyszłym roku i projekt oddać do użytku w 2027. W kontekście drugiego projektu Baltica 3 w tej chwili razem z naszym zespołem z PGE analizujemy, jak możemy ten projekt zoptymalizować, jak wykorzystać lepiej nowe parametry techniczne i poprawiać ekonomikę tego projektu i wprowadzić energię z tych projektów, czyli zrealizować je do końca 2029 roku. Mamy okres, kiedy z jednej strony kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, wojna za naszą wschodnią granicą, no i oczywiście wysoka dynamika inflacji, szczególnie tutaj w Polsce. Jak wyglądają te prace? Pani mówi o tej optymalizacji przy projektach, no ale jak łańcuchy dostaw, jak cały ten rynek właśnie się teraz kształtuje w tych trudnych czasach? Wspomniał Pan o bardzo ważnym elemencie, który na nas oddziaływuje, a jest od nas niezależny, i to są czynniki makroekonomiczne. My rozpoczęliśmy proces przetargowy na obu tych projektach w ubiegłym roku, czyli w czasie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, i mieliśmy do czynienia z zawieruchą makroekonomiczną, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, bardzo wysokie ceny surowców. I to wszystko odbiło się w znaczącym stopniu na to, jakie ceny uzyskaliśmy w tych ofertach. To znaczy odpowiedź łańcucha dostaw była bardzo jednoznaczna i ceny były wysokie, dużo wyższe niż to, co mogliśmy sobie założyć, planując realizację tego projektu. Więc jest to duże wyzwanie i to nie jest wyzwanie tylko Baltiki 2 i Baltiki 3, tylko przed takimi problemami stoją inne projekty w Polsce, ale też projekty w całej Europie. W ubiegłym roku nie została podpisana żadna finalna decyzja inwestycyjna offshore w całej Europie, co pokazuje, jak dużym problemem są te kwestie. I do realizacji tych projektów dalej potrzeba wsparcia i rozmowy z rządem, dobrego dialogu właśnie z łańcuchem dostaw, zapewnienia, żeby zapewnić sobie te dostawy w odpowiednim czasie i w odpowiednim wolumenie, no i dostępu do kapitału. Jeżeli chodzi o łańcuch dostaw, z pewnością jesteśmy w takim momencie, kiedy nie ma równowagi pomiędzy popytem i podażą i staramy się jako cała branża, cały sektor na poziomie europejskim rozmawiać, w jaki sposób do tej równowagi dojść czym prędzej, bo to będzie bardzo istotne dla takich firm jak nasza, ale to będzie też niezwykle istotne dla konsumenta, żeby mieć te projekty na czas i żebyśmy mogli realizować cele klimatyczne zgodnie z założonym planem. Rozmawiając tutaj w Sorocku z różnymi przedstawicielami zajmującymi się offshore'em, często słyszę taką uwagę, taki wniosek, że pierwszą fazę będziemy musieli w dużym stopniu zbudować, posiłkując się pracownikami zagranicznymi, no bo kadry mamy niedostosowane, niewykształcone, niewykwalifikowane do tego rodzaju prac. Czy pani podziela tę uwagę, że właśnie przy tych projektach pierwszej fazy trzeba będzie sięgnąć właśnie po pracowników zagranicznych? Nie uda nam się skorzystać na tym, żeby jednak część pracowników do tego procesu przygotować? My realizujemy projekt Baltica 2 i 3 z zespołem, który w tej chwili ma około 300 osób. To jest zespół składający się z pracowników PGE i z pracowników Ørsted. Duża część tego zespołu to są Polacy.
Ale oczywiście korzystamy z doświadczenia kolegów, którzy zrealizowali te projekty na innych rynkach, z Danii, z Wielkiej Brytanii. Ale jest to pewien miks, który pozwala jednak przekazać dosyć w dobrym stopniu tą wiedzę. Natomiast my nie poprzestajemy tylko na tym. Zależy nam na tym, żeby te kadry w Polsce były. Mamy świetnych specjalistów, inżynierów i w zeszłym roku podjęliśmy decyzję jako firma, żeby zatrudniać w Polsce inżynierów, którzy będą pracowali na naszych projektach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I od tego czasu udało nam się zatrudnić ponad 150 osób, które z warszawskiego biura pracują na naszych projektach na całym świecie. Rozmawiamy o budowie offshore'u, o warunkach morskich, biorąc pod uwagę makroekonomię, geopolitykę, kwestie kadrowe, ale nie można w tym wszystkim zapomnieć o kwestii środowiskowej. Wy jako firma skandynawska z takim silnym rodowodem prośrodowiskowym też dużą wagę przywiązujecie do tego aspektu, żeby jednak mieć jak najmniejszy wpływ negatywny na środowisko. Dla nas zrównoważony rozwój to jest część naszego DNA. Bardzo dużo poświęcamy czasu, żeby wszystkie nasze projekty były realizowane w sposób zrównoważony. Mamy wewnętrzny cel, który nałożyliśmy na siebie w ubiegłym roku, do poprawy bioróżnorodności, bo to jest temat, który obok wyzwań klimatycznych jest jednym z poważniejszych kryzysów, przed którym stoi w tej chwili świat. I od 2030 roku zobowiązaliśmy się, że wszystkie nasze projekty, które będą wchodziły w fazę operacyjną, będą neutralne dla bioróżnorodności lub będą miały na bioróżnorodność pozytywny efekt. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, jak to zrobić. Intensywnie nad tym pracujemy, ale wierzymy, że jest to najlepsza droga, która nas do tego celu zbliży, postawienie sobie celu i wykorzystanie ludzi, którzy są u nas w organizacji, do kreatywnego myślenia, w jaki sposób do tego celu dążyć. Agata Staniewska-Boleska, dyrektor zarządzająca Offshore Orsztedt Polska, była Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za spotkanie i życzę wszystkiego dobrego w budowie polskiego offshore'u. Dziękuję, przyda się. Bardzo dziękuję. Dzięki.